Na zamku w Tykocinie odbyła się pierwsza gala wręczenia nagród Dobry Duszek. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno w ten sposób nagrodził osoby, które angażują się w działalność społeczną. Moją pasją są organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim ludzie, którzy w tych organizacjach działają na rzecz społeczności lokalnej. Stąd jako wicemarszałek Senatu postanowiłem, że chcę rokrocznie wyławiać i pokazywać takich najbardziej aktywnych, za którymi stoi jakaś organizacja, ale to oni są tym sercem i tym dobrym duszkiem tych działań społecznych, od strefy pomocy społecznej, przez kulturę czy sport. W tym roku jest to 9 osób, ale razem z tymi osobami stworzymy taką kapitułę, która co roku będzie typowała kolejne osoby. Bardzo często te osoby, które nie zawsze są tak jakby uwypuklone w tym z ich aktywności, ale które bardzo mi zależy na tym, żeby pokazać, że za siłą organizacji, za siłą jakiegoś działania stoi naprawdę mocny lider. Trudno było wybrać spośród tej dużej ilości, która mi się od razu rzuciła z racji tej znajomości tego środowiska aktywistów społecznych. Stąd ten wybór był trudny, ale też właśnie z takim nastawieniem, żeby to były te osoby, które w tej swojej działalności najdłużej funkcjonują i przez to też będą miały takie rozeznanie, kogo dalej wyróżniać w kolejnych edycjach. Uhonorowanych zostało 9 osób. Danuta Roszkowska, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków, otrzymała nagrodę za działalność prozdrowotną. Ideą ich stowarzyszenia jest edukacja i integracja środowiska ludzi i chorych na cukrzycę, i niepełnosprawnych. I takim, powiedziałabym, naszym flagowym działaniem to są tak zwane czwartkowe obiady u diabetyków, które już od 19 lat organizujemy. To był strzał w dziesiątkę. Wzorowaliśmy się na czwartkowych, na obiadach u króla Stasia, które były, powiedziałabym, bardzo mądre. Mówiło się o rzeczach najważniejszych. My też mówimy o najważniejszych, czyli mówimy o zdrowiu. I jak ktoś mnie pyta, co to są czwartkowe obiady u diabetyków, to mówię, że zawsze mądrze, smacznie i wesoło. Zawsze jest wiedza, informacja dotycząca naszego życia. Czy to jest kwestia diety, czy tego naszego emocjonalnego stanu. Jest wspólne gotowanie, wspólny posiłek, wspólne śpiewy, nieraz tańce, bo nic lepszego od tańca nie ma jako gimnastyka, więc ludzie bardzo chętnie z tego korzystają i myślę, że jest im dobrze na tych spotkaniach, bo prawie co miesiąc robimy, tak od 19 lat, to w ciągu roku, no w tym roku 10 będzie za moment, spotkanie, przyjeżdżają ludzie z Polski, nieraz jadą 500 km, nieraz 600 i wyjeżdżając pytają, kiedy będą mogli znowu być. Nie mówię tutaj oczywiście o środowisku Podlasia i cieszę się bardzo, że ludziom jest dobrze na tych naszych spotkaniach. Oprócz tego jeszcze zajmujemy się wydawnictwami, wydajemy 3 tytuły, między innymi Echo Życia i Cukrzyca Niepełnosprawność, to są ogólnopolskie tytuły i głównie tak, powiedziałabym, wygląda działalność naszego stowarzyszenia. Za Serce dla ludzi w potrzebie nagrodę otrzymała Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim osobami ubogimi, w tym momencie głównie osobami w kryzysie bezdomności. No ale tak jak mówię, nie tylko wszystkimi osobami, które gdzieś czegoś potrzebują i mają w tym momencie braki. Prowadzimy ogrzewalnie dla osób w kryzysie bezdomności, noclegownie, schronisko z usługami opiekuńczymi, jedyne w województwie. Prowadzimy Centrum Integracji Społecznej, mamy też gospodarstwo rolne, w którym osoby w kryzysie bezdomności zajmują się zwierzętami, uprawiają roślinę, świnki, mamy kozy, owce, alpaki, niedługo kupujemy osiołka, mamy pawie oczywiście, kury, kaczki, więc dużo, dużo takich fajnych rzeczy, które się tam dzieje. Oprócz tego wydajemy pomoc unijną jakby w postaci żywności dla osób ubogich. Mamy też żywność to krótką terminową, którą rozdajemy też naszym podopiecznym. Zajmujemy się też takimi rzeczami z Fundacją Biedronka, rozdajemy karty, posiłki dla seniorów, także troszeczkę tego jest. Za wspieranie sportu nagrodzony został Jacek Zaniewski, prezes zarządu, pomysłodawca i założyciel Podlaskiego Klubu Koszykówki Żubry Białystok. Jest to praca społeczna. Ta organizacja wyróżnia się wśród innych organizacji sportowych dobrymi wynikami sportowymi i różnymi akcjami propagującymi sport i sportowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.
Wśród innych z nagrodzonych znaleźli się Katarzyna Zadykowicz-Sokół, nagrodzona za walkę o kobiety, Piotr Bendiuk, uhonorowany za aktywizację osób z niepełnosprawnościami, Katarzyna Simonienko otrzymała nagrodę za rozwój myśli ekologicznej, Edyta Jurkiewicz, nagrodzona za rozwijanie różnorodności regionu, Jolanta Wołągiewicz za politykę senioralną i Michał Gaweł, uhonorowany za pomoc humanitarną. Nagrodzeni dziękowali za nagrody, wskazując, że przyznane statuetki napawają ich dumą i motywacją do dalszych działań na niwie społecznej. Nagrodzeni wraz z wicemarszałkiem Maciejem Żywno stworzą teraz kapitułę konkursu, która co roku będzie wybierać ludzi i inicjatywy przez nie podejmowane godne nagrodzenia.